Witam w kolejnym filmie. Jak pewnie widać i słychać, pogoda dosyć wariująca. Nie wiem, na ile widać, ale wiatr jest naprawdę duży. Ja bym widać, wzięłam płaszcz. Miałam wziąć w ogóle parasolkę, ale jednak zrezygnowałam. Wyszukując się słońcem, już nie brałam płaszcza przeciwdeszczowego. No zobaczymy, może się będzie chronić, bo wybieram się na plażę, jeszcze nie wiem jaką. Wszystko zależy. Zależy generalnie od tego, co tu podjedzie, bo tutaj jestem w takim miejscu przesiadkowym i będę po prostu zobaczyć, co tam po prostu podjedzie. Bo wtedy wygląda z innym przystanka mam opcję 3, przynajmniej 3. Więcej tak naprawdę, ale 3 takie podstawowe. W użyciu perfumowym, m.in. Etalip de Rose Experimentis Crucis. To nie jest tak, że tylko moje zapachy sprawdzam, porównuję, testuję różne inne, które mam też oczywiście z tym użyciu. Testy na luzinę Lifrak oraz tego zapachu, którego mam flakonik z takich domów nabytych, taki dosyć niedawno, czyli Miserfer, to się mawia z marki Visitech. Jest to chyba szwajcarska marka, jeśli dobrze pamiętam. Z trzech zapachów to jest marka, która jest taką marką nową w super skrócie. Więc porównuję i widzę podobieństwo, natomiast zdecydowanie wygrywa ten zapach właśnie z wzdech. Porównując to, tak naprawdę ta meluzyna ma głównie dym. Tak to wypiąć rękę w rękę. Sprawdzam ponownie krówkę z Zalogis i dostrzegam pewien niuans. To jest już takie, to są takie spostrzeżenia właśnie po pracy z różnymi składnikami. Po prostu praca z różnymi składnikami niesamowicie rozwija ogromną wiedzę, daje. No, przypomniało mi się jako tą kwestię jeszcze właśnie tego mojego, że tak powiem, laboratorium, tej zabawy w laboratorium. Jaką kwestię chciałam się przedstawić, ale to opowiem w odcinku chyba czwartym. Swoją drogą odcinku czwartym serii, która jeszcze nie ma tytułu. Jest seria składniki, perfumowa seria składników zapachowych, ale ta, muszę, nie wiem. Jeszcze muszę pomyśleć. Może ta seria będzie się nazywała Perfumista, czyli perfumiarz po hiszpańsku. Nie wiem, po teraz słychać jaki wiatr. Ale pogoda jest jak dla mnie fajna. Fajna do pochodzenia, posiedzenia. Przynajmniej nie trzeba będzie się ukrywać przed słońcem. Co tam jeszcze? Zabrałam w ogóle flakonik. Zabrałam flakonik. A, jeszcze w ogóle psiknam na końcówki włosów oraz lewą rękę, większą część. W sumie takim dosyć nowym nabytkiem. Może nie tyle nowy, że dopiero odebrany, ale przynajmniej dopiero co rozpakowany. Jest to Ani Butel, ten węd, to że mają, czyli ten groszkowy. Muszę powiedzieć, że będę już mi dosyć zaskoczyłam, jak to opowiadałam. W ogóle uciekł mi autobus, ale nie ma co się przejmować, ponieważ podjedzie zaraz taki autobus, który miał dwie opcje. A nawet dotarcie w tą opcję, że tak powiem, na którą, no się której uciekł mi autobus, to i tak w sumie będę tam, on ten co przyjdzie, pojedzie szybciej, inaczej, więc myślę, że będzie 5 minut różnicy. Nie wiem, chyba rzucę monetą, ciężki wybór, skoro akurat będzie autobus, że są dwie opcje. Co prawda, z pewnych względów wolę opcję numer 1, ale tak naprawdę, no nie wiem, nie wiem. Musi też ta druga. Też kwestia taka właśnie, że z jednej może będzie mi potem łatwiej wrócić, z drugiej może trochę gorzej, nie wiem. Ale co jeszcze chciałam powiedzieć. Zabrałam flakonik jednej z moich mandarynek. Kilku mandarynek. To a propos tego obiecanego filmiku Marlenie, także myślę, że na plaży nagram porównanie tych wszystkich moich mandarynek. W ogóle zamówiłam składnik mandarynkowy, także myślę, że będą kolejne zabawy tym tematem. Wydaje mi się, że to mogą być jeszcze może bardziej. Znaczy, może nie tyle bardziej, co że to są nieudane, ale myślę, że to mogą być jeszcze o tyle dla mnie bardziej rozwijające zabawy tym tematem. Dlatego, że jednak już w tym moim laboratorium, gdzie mam bądź przybędą bardzo specyficznych składników. Jednak laboratorium sopockiego stylu bazuje na takich składnikach, które wiedzą, że będą używać z ludźmi. Jakieś takie, że tak powiem, rzadsze zostały sprowadzone właśnie na moją prośbę, zapytanie. W ogóle mają być jakieś nowe składniki pod koniec wakacji, więc może jeszcze się wtedy umówię na jakieś stworzenie.
zobaczę, jakie to składniki uda się zdobyć, bo mi zależało bardzo na przykład na owocach wytrawnych, na czym jeszcze, na różnych takich właśnie składnikach. No trochę długo to trwało, więc postanowiłam między innymi też z tego powodu właśnie pobawić się w swoje laboratorium perfumowe. No w końcu mogę nagrywać dłuższe filmiki, pousuwałam trochę rzeczy, przerzuciłam i po prostu mogę na spokojniej, no i może lepiej. Coś tam nagram z plaży, o ile mi tym razem procenty wystarczą, ale nie zabrałam słuchawek, zapomniałam. Więc myślę, że starczy. Nie zużyję na słuchawkach, więc słuchawkami, więc myślę, że starczy. W ogóle dzisiaj nie wzięłam szala, wczoraj wzięłam taki już popołudniowo-wieczorny nasz spacer. Nie był mi potrzebny. Dzisiaj jak nie wzięłam, to przydałby się. Nie wiem jeszcze ile. Właśnie, bo uciekał autobus, ale już nie mam czasu dokończyć film. Co tam jeszcze chciałam powiedzieć, nie mam ten zapach. I mam ten zapach M-A-N-D-A-R i N-A, chyba że coś przekręcam, mandaryna literowane, czyli ten, gdzie mamy też nasiona marchwi, gdzie mamy też akację. Także takie trochę może mniej typowe ujęcie mandarynki, ale mam też dwa takie aromatyczne mandarynkowe zapachy z zielenią, z czarną herbatą, jeden z mniejszą, drugi z większą ilością. Oraz ta taka właśnie pierwsza wersja, czyli taka słoneczna mandarynka. Także tutaj mandarynka myślę, że jest fajnym motywem na lato, nie tylko na lato, ja lubię też mandarynkę zimą, mandarynkę wiosną, także może niekoniecznie jesienią, to już mi się to bardzo mocno kojarzy. A w ogóle jeszcze to, co chciałam powiedzieć, to może na razie wspomnę, że ten temat rozwinę właśnie w tym czwartym odcinku tej nowej serii, po czwartym, tak. Jak to wena rzeczy z otoczenia inspirują i właśnie skutkują właśnie pod tym nowymi pomysłami zapachowymi, które by sobie właśnie wszystko przenotować, że potem nie umknęły. Teraz mam dużo pomysłów na różne zapachy z miodem, różne zapachy z czekoladą, różne zapachy z piwonią. Piwonia oczywiście jest moim składnikiem takim mocno udanym, natomiast miód lubię, w perfumach również. Z czekoladą zależy właśnie jakie do ujęcia, więc będą to tworzą zapachy z czekoladą i z miodem właśnie takie, które będą właśnie takie w punkt, które będą takie właśnie dla mnie. Takie różne przełamania miodu, to nie chodzi o jakieś takie zasłodzenia, zgrzytania i zasłodzenie czekolady, nie. To zupełnie chodzi o inne kwestie, tylko z takich nowych składników też właśnie przypomnę tutaj, że wspomniałam tutaj, tam potem, żeby kontynuowała, składnik też z orzechem. Także mogę robić taki ciekawy zbożowo-orzechowy gourmand, bo właśnie mam absolut taki zbożowy, mogę też absolut z whisky. Słyszałam różne zabawy, a czekolady właśnie z whisky, które czekolady pieką pianą kolejną. Patrzę, co to jest? Nie, to jeszcze nie mój autobus. Co tam jeszcze? Coś się w ogóle pozmieniał, bo pokazuje 7 minut. Tu mam te autobusy, niestety hałasy w tle będą i tak dalej. W ogóle są niezbędne, ponieważ dużo ludzi chodzi. To jest taki dosyć przesiadkowy fragment. Tylko tak jeszcze, nazwijmy to właśnie wieści perfumowe, to przypomnę i też okazje perfumowe. Okazje cały czas można sobie właśnie luksusy Florele zostać, na przykład nadal w fajnych cenach zapachy Bianki, Franciszka Bianki. Ja na przykład skusiłam się na ten Sticky Fingers, jak to się mawia, które zawsze próbkowo zużywałam. I cały czas gdzieś tam w pamięci ten zapach miałam i cały czas uważałam, że to jest jeden z moich ulubionych zapachów tej marki, z nimi tak różnie po drodze. Co tam jeszcze, jeżeli chodzi o okazję, na przykład w fajnych cenach zapachy, na przykład też, co tam było, trochę tych z Galivą, jak dobrze wymawiam, również w formie tych setek, więc w ogóle jeszcze bardziej okazyjny cenowo. Dużo zapachów w fajnych cenach z Meo. Ja się skusiłam też na coś, co czego mam w ogóle spory dekan, coś, co wiem, że lubię. W ogóle ostatnio jeszcze a propos tych moich tworzeń, kolejny raz utwierdziłam się w pewnych połączeniach, które dają w efekcie efekt takiego trochę czarnego psu. Także można łatwo, że tak powiem, stworzyć taki efekt. Co jest bardzo bardzo udaną kwestią, taką fajnie stawiającą, że taki motyw dla mnie urokliwy można tak naprawdę sobie ulokowywać w zapachach. Mogę powiedzieć tyle, że takich tajników i doświadczalnych kwestii zauważeniowych w ogóle, że mocną rolę w tym mają na przykład takie skąd chociażby jak Agrest. W ogóle planuję też mój zapach bez zagresu, ale bardziej taki lilak, myślę, zresztą, chociaż może z aspektem niuansem czarnego psu również. Nie wiem co najpierw pomysłów tysiącem,
a aż tak dużo już nie zrealizuję, bo zaraz jeden wyjazd, potem w zasadzie trochę jeszcze spraw i pakowanie, i drugi wyjazd, potem gości, także myślę, że końcem wakacji, początkiem jesieni wrócę do takiego bardziej intensywnego, częstszego realizowania tych wszystkich moich zamysłów. Należy sobie sukcesywnie wskazywać, mówiąc, notować je. Więc myślisz w formie pisemnej, żeby nie umknęło. Chociaż porządnie się zastanawiałam, czy oby nie nabyć dyktafonu, tylko czy mi się potem będzie chciało to wszystko odsłuchiwać.